I got a shotgun. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w 17 odcinku z serii z gry Resident Evil HD Remaster. Gramy kampanię Chrisa. W przednim odcinku zdobyliśmy panią medyk, czyli Rebecca Chambers. I teraz tak. Mamy stary klucz, więc możemy pójść po tą ziemię. I właśnie chciałabym to zrobić. Mam nadzieję, że tam nie będzie psów, bo wtedy jestem w dupie. Także wyposaż się w broń i my kierujemy się tutaj na totalnie drugą stronę. Coś jeszcze chciałam w ogóle... Nie, dobra, stąd wszystko wzięłam, tutaj mam. Ha, 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 gdzie mnie jeszcze tu nie było? A tu, aha, tutaj jest to, tutaj będzie pomieszczenie z tym, ze Snake'iem. Tu bym musiała wejść jeszcze do tego pomieszczenia później. Dobra, mamy jakiś plan. Tyle, że... ja nie pamiętam, co tam było. Dobra, najpierw musimy tutaj, żeby wrócić tu, dobra. Mamy plan. Idziemy. I to robimy. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. Na razie jest jakiś plan. Tylko trzeba go zrealizować. Póki co ja się tam nie mieszam, w tamten korytarz. Doki. Ten pan ciągle tutaj siedzi nam nad głową. Boże, tylko żeby tam psów nie było. Błagam. No dobra. Idziemy oczywiście dołem, bo nie będę sobie psuć drzwi. Uważam, że aktualnie jest to bezsensowne, żeby je psuć. Bo mogą mi się jeszcze przydać. Więc wybierzmy się tam. Wiecie, może te psy tutaj są dlatego, bo ja zagwizdnęłam tym gwizdkiem i obawiam się, że mogą tam też mi wyskoczyć na tym takim tarasie. Albo ogródku, nie wiem jak to nazwać nawet. Dobra. I tu był na picklock, więc... Tak. Idziemy. Boże, chroń mnie od psów. Okej. No, no widzę, że tu jesteś. Weź to. Od razu. Dobra. Tu widzę, że jest jeszcze roślina, kerostynka. I w ogóle. Dobra, na razie tyle weźmy. Chyba jak tu się cofnę, to będą wyskakiwać potem psy. No, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, czy tu będę się cofać jeszcze. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Mamy to, to możemy iść tą roślinę załatwić. Więc biegniemy. Będziemy mieli wtedy kolejną maskę.
Dobra. Teraz znowu górą i znowu przy tym pomieszczeniu z save roomem z Rebeką i Rysiem. Richardem. Dobra. Ten zombie jak zawsze mnie tutaj zaskoczy. Nie wiem, z której strony tym razem będzie. Dobrze. Tak jak przeczuwałam, był z tamtej. Jezus, no idź. Masakra. Dobra. Teraz na dół. Dobrze, czujecie, że na razie unikam możliwości walki z wężem. Bo nie czuję się pewnie, nie mając granatnika. Myślałam, że go zdobędziemy w poprzednim odcinku, a jednak tak się nie stało. Niestety. Dobra. No. Raz kozie. Później oni na mnie naskoczą, jak stąd wyjdę. Dobra, mamy tu tą roślinę. Dobra. Ostatnio się w ogóle zastanawiałam, dlaczego czerwona. Teraz możecie zobaczyć, że czerwony właśnie idzie bezpośrednio do tej rośliny, a ten zielony gdzieś indziej. Zaraz wam to też pokażę. Tylko mógłbyś? Właśnie. Czerwone. Mega. No, te zielone idzie gdzieś tutaj pod tymi roślinami w ogóle. Także no, dobra, zróbmy to mądrze znowu, bo tu jest pełno, ale to pełno roślinek. Więc weź jeszcze jedną. Nie wiem, czy one są warte tego, żeby się tutaj później wrócić. Zabieraj. Dobra. Mamy drugą maskę chyba drugą. Gdzie jeszcze w ogóle zdobędę tą ostatnią? Wiem, że jedną tam po tym wężu. A tą ostatnią jeszcze, gdzie ja to zdobędę? Nie wiem. No, dzień dobry, nara. Dzień dobry, nara. Dobra. Odłóżmy tą maskę. Tych roślin już raczej nie dostaniemy. No dalej. Teraz tak. Odłóż to. Maskę tutaj. Teraz wiecie co? Myślę, jak to mądrze rozegrać. Czekajcie, bo ja mówiłam, że jeszcze jakieś pomieszczenie musimy obczaić, nie? Obcykać. No to. To przy Snake'u. Tu będzie zombiak. Ja to wiem. Nie pamiętam, co tutaj było natomiast. Wiem. Tutaj będą te nuty. Tu będzie zombiak, tu będzie zombiak. Ja bym musiała wziąć Fuela na pewno, żeby tam mi się Crimson Head nie zrobił. Tego jednego. Nie wiem co zresztą. Tu widzę w ogóle, że mam osobno shotguny porozstawiane.
No nic. Dobra, może zrobimy tak, że je po prostu zmieszam. O, w ten sposób. Tego shotguna też bym sobie tam dała na górę. Dobra. Ten shotgun to musi zostać na tego węża. Definitywnie. Dobra, spróbujmy pójść do tamtego pokoju w takim razie. Tam, gdzie Rysia zezarło. Znaczy się obok tego pokoju, tak właściwie. Więc idziemy. Powoli to się jakoś tam toczy, ta rozgrywka. Myślałam, że będę bardziej błądzić, ale przez to, że mam doświadczenie z Jill, to już mniej więcej znam pomieszczenia i, no mówię, ja uważam dosyć dobrą orientację w terenie. Nie jest mi jakoś mega trudno zapamiętać pomieszczenia, więc z tym nie powinno być problemu. Natomiast nie pamiętam, gdzie były drugie nuty. Bo pamiętam, że się łączyło dwie. Gdzie te drugie były, zielonego pojęcia nie mam. Chyba już w tym pomieszczeniu w ogóle tam z tym fortepianem. Tak mi się wydaje. Dobra, to chyba mamy odpowiedź na moje pytanie. Dobra, wiem, gdzie była ostatnia maska. W tej zagadce na cmentarzu. Tam to było. O Jezus. Musisz tu być. Dobra. Tu wiem na pewno, że będzie. Nie udawaj. Dobra. Teraz się rozlałeś? Rozlał się. Tego trzeba koniecznie. Tamtego można sobie jeszcze wyminąć, ale tego trzeba koniecznie. Dobra. O, tutaj mamy, widzę, ten granat dymny. Możemy sobie wziąć. Dymny. Raczej flash grenade to. Już mój chłopak by mnie poprawił. Dobra, tutaj też będzie zombiak. Super. Tak, tak, tak. Ja bardzo chętnie. Tutaj trzeba było podpalić ten. No i odsunąć szafę, nie? Siema. Chodź, chodź. O! Mega. To jeszcze tu się cofnę, bo wiem, że tu były naboje do shotguna. Mega. Tutaj są naboje do shotguna. A nie, do zwykłego. O Jezu, no to super. Czy coś jeszcze w tym pokoju? Tutaj nie. Dobrze. To możemy w takim razie się stąd zawijać. Podoba mi się to, jakiego Chris ma w ogóle cela. Dobra. I teraz musimy się dostać do tego pokoju z pianinem. To był ten pokój. Ten jest na klucz, który mam. Tak się domyślam. Tylko tam też jest zombiak. Tutaj w tym. I teraz moje pytanie brzmi.
czy ja dam radę mu strzelić w łeb. Dobra. I tak musimy jeszcze to save'a, zanim to... Ja pierdzielę. Słyszeliście to? Czy on wyszedł za mną? Bożeż Maria. Bożeż Maria. Obsrałam się. Ja już widzę to. Nie mam fiula. Nie chcę tam mieć Crimson Head'a. Jak ja mam to teraz mądrze zrobić? Czekajcie, bo ja nawet nie wiem, czy ja potrzebuję tutaj być teraz. Tu mi wyskoczą teraz zombiaki. Na bank. O Jezus. Ja wam w ogóle pokazuję kursorem myszy, a wy tego nie widzicie. To jest przecudowne po prostu. A czego ja tam nie zebrałam? Aha, tych roślinek. Ewentualnie jest możliwość taka, że go po prostu postrzelam tak, żeby się nie rozcentegował. I tyle. No i pójdę po fiula. Tam w tym przy medyku. Chyba tak zrobimy. Niepotrzebnie tu przyszłam teraz. No dobra, musiałam zebrać myśli. Musiałam stąd się zawijać. Dobra, zrobimy tak, jak przed chwilą powiedziałam. Dobra. Idziesz tu? No chodź. Nie rozpłynąłeś się? Nie. No i bardzo dobrze, nara. Prosta piłka. Krótka piłka. Prosto. Whatever. Dobra, mam nadzieję, że tam w ogóle jeszcze jest fuel. Wydaje mi się, że powinien być ostatni. Dobra. Wydaje mi się, że tam powinien być jeszcze ostatnia możliwość napełnienia paliwa do podpalania. Próbuj. Aha. No to dupa. To zostawimy po prostu tego fiula, żeby mieć puste miejsce.
Dalej, bo jeszcze nic dzisiaj nie zrobiłam pożytecznego. No. Tak, wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Dobra, nieważne. No już. Kliknęłam za szybko. Dobra. To zostaw w takim razie. A my... idziemy dalej. Idziemy zrobić tą muzykę. Tylko do tego bym jeszcze potrzebowała emblematu. Ja pierdzielę, ale będę się cofać. Jak bącek. Dobra. To jest to. Chyba, że wyrzuci klucz. A to i tak nic nie da. Cholera jasna, no. Ten emblemat, co jest tam na dole, muszę wziąć. Wtedy będziemy mogli pójść na węża, ale to chyba nie w tym odcinku pójdziemy. Dobra. No nic. Trzeba sobie jakoś radzić. Więc na razie tego nie biorę tutaj. Co tu jest? Będę musiała połączyć ze sobą nuty. Niestety. No chodź. Nara. Dobra. Dobra. Robimy nuty. Mam nadzieję, że ty umiesz grać na pianinie. Zabieraj. Dobra. Połącz ze sobą te dwie rzeczy. I będziesz grać. Oj, średnio ci idzie. It's me, Chris. O, cześć. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? No to graj. Coś średnio ci idzie. Oh, what was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Okay. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Ile mam czekać, aż ona dobrze to zagra? Trzeba coś jeszcze porobić w międzyczasie. Chyba mam ją tu zostawić. I tak muszę iść po ten emblemat. Jeszcze bym poszła tam może do kuchni, to wtedy wrzuciłby klucz.
No, super, tak. To teraz nam został tylko ten armor. No dobra. Jezus, wiedziałam. Dupę się pocałuj, nara. Ta niech se gra. Potrzebne mi to jest to. I teraz, czy ja mogę w ogóle coś innego jeszcze zrobić w tej posiadłości, niż to, co ona robi tam? Słuchajcie, a ta zagadka tutaj? Czy ja nie mam klucza do tego? Wydaje mi się, że mogę mieć. Dobra, to dajmy jej może czas. A ja w międzyczasie spróbuję tam dotrzeć. Tylko zombiaki mi wyskoczą przez okno, to jest pewne. No ale już trudno, nie? Raz kozie. Ona nie chce ćwiczy. Może potem, jak zrobię tą zagadkę, to już będzie umiała. Więc zwróćmy się w tamtym kierunku. Najwyżej się wrócę później tamtymi drzwiami do save rooma. Tam znowu będzie czekał na mnie ten zombiak w korytarzu. No, no już tam na mnie czekają. Narka. Jezu, idź. Byłam pewna, że to się tak skończy. Mhm. Jezus. Jezus. O matko. Dobra, chyba nawet nie muszę ich podpalać. Tyle, że mam koszyn. O, wyrzucamy klucz jeszcze. Super. Dobra, później się po prostu weźmie apteczkę, nie? Dobra. Teraz tak, paniusiu. Ty masz bransoletę pomarańczową. Dobra, czyli to trzeba z drugiej strony zrobić. Dobra. To idziemy z drugiej strony. Te kruki nas w ogóle chyba zaatakują, jak my to źle zrobimy. Dobra. Orange jest. Jezus. Nasz silnik ma być fioletowy. Jest. I korona ma być zielona. Jest. Dobra. Naciskaj. Dobra. Zabieraj. Mega, mamy maskę.
jeszcze raz, czy ja chcę tam iść? Zamknięta. Ale to nic w sumie. Tylko, że to byłby skrót, no ale to nic. Nie muszę tego otwierać. Mam nadzieję, że panowie zniknęli po tych zarąbistych granatach. Zniknęli. Cieszy mnie to. Dobrze, w takim razie zahaczymy o save rooma. No idź i wrócimy do Rebeki. Miejmy nadzieję, że już poćwiczyła. I się naćwiczyła. I wyćwiczyła. A ja schowam tutaj maskę. Została nam jeszcze jedna do zdobycia. Przydała mi się jedna roślinka zwykła. Super. Przeładować ammo. I możemy iść. Dobra. Znowu trzeba będzie ominąć tego gagatka. A czy ja mam jakieś defensive items jeszcze? Nie. Dupa zasrana. O, mega. Chris, ty masz takiego strzała, że ci zazdroszczę. A na pewno Jill ci zazdrościła. To ci powiem. Takiego cela to jeszcze nikt nie miał tutaj. Dobra. No Jezus. Dobra. Znowu deficyt będzie broniowy, amunicjowy. No chodź. Nie wylał się. Chyba nie. Chris! Chris! I think I got it. No to wreszcie, dawaj. Practice makes perfect. What's this? Dzięki, Rebeczka. Mamy tutaj notatki, które czytaliśmy wcześniej o tym, że Trevor został tutaj zamknięty. Także znamy tą historię. Okej, zamknęło się za nami, ale to nic, odmianka i wszystko cacy. Dobra. Czy to wszystko? Z tego pomieszczenia owszem. Czy
Czy mogę z tobą pogadać? Were you all right in there? Yeah. Okej. Kochana. Kochana Rebeczka jesteś. To my jeszcze chciałabym ten emblem zrobić, żeby mieć ten klucz i zapisać. I zakończyć odcinek, bo musimy już powoli kończyć. Mógłbyś go trafić w łeb. Odsuń się. Kurde, teraz się wyleje. Nie. Dobrze. Mocarny. Już go tam walić. Aha, teraz muszę tutaj ten emblem dać. Emblemat. Dobra. No tu widzę, że inna zagadka z dynką. Czy taka sama zagadka? Chyba tak. No... Nie, źle, dobra. Jeszcze raz. I jeszcze raz to samo. Jest. Mamy klucz do węża. Pokazuj. Tak. Z emblematem tarczy. Dobra, wracamy do save roomu. Pójdziemy tym razem do tego, gdzie Wesker nam zostawił smakołyki jakiś czas temu. Jest bliżej, moim zdaniem. Tamten safe. O Jezus. Się pokręciło. Dobra. No całe szczęście tamten zdydał. Okej, będziemy musieli się przygotować. I to solidnie. Z tym shotgunem miernym. Boże, mam nadzieję, że starczy mi amunicji. A to i tak w przyszłym odcinku się będziemy tym martwić. Dobra. To może już się w ogóle przygotuję. Z tym moim słabym zaopatrzeniem. Apteczka też by się wtedy przydała. Wydaje mi się, że to nie taka słaba, ale dobra, musimy zapisać. Siódmy zapis. No dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym. Zapraszam do innych serii na kanale. I do zobaczenia.